Nie czuję się w niej ładna po prostu. Kawki naprawdę jest mega fajna. Jezu, jak ja się w tym staro czuję. Cześć kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj jedziemy w kilka miejsc, znaczy nie wiem czy w kilka, jedziemy na razie w jedno miejsce, a później zobaczymy. Słuchajcie, lato latem, wszystko pięknie, ale ja chcę odświeżyć swoją garderobę. Także tak. Podjechałam właśnie pod sklep. Idziemy najpierw do Marszala. Zobaczymy, co tutaj jest fajnego, letniego. Może coś nawet przymierzymy. Kto wie. Czego ja szukam? Dobra, powiem wam teraz, czego ja szukam. Więc szukam może jakiś bluzek, spodenek na pewno. Na pewno spodenek. Na pewno... Czekajcie, muszę to przestawić trochę. O. Na pewno spodenek, na pewno jakieś bluzki, jakieś podkoszulki, takie wiecie, żeby ganiać. Nie potrzebuję żadnych ubrań takich biurowych, ofisowych, bo nie pracuję teraz w biurze. Także takich rzeczy nie potrzebuję, a mam bardzo dużo. Znaczy wiecie, też by coś tam można było dokupić, ale na razie nie. I jeszcze chciałam zobaczyć sukienki. Takie wiosenne, letnie. Letnie sukieneczki mi się marzą. Nie wiem. Kiedyś się tylko ubierałam w jakieś spodenki dresowe i jakaś koszulka jak największa, żeby była. Ciemne rzeczy, a teraz jakoś polubiłam bardzo kolory. I bardzo polubiłam sukienki. Bardzo dobrze czuję się w takich właśnie letnich sukienkach. Także patrzę teraz tutaj na tej plansie, też jest roz. Ja co prawda do tej pory, właśnie, do tej pory nie miałam szczęścia w rosie, ale może dzisiaj będę miała, więc idziemy do rosa. Zaczęłam od butów. Tu mamy takie Adidasy. DKNY. Mierzyłam te sandałki. Kate Spade. Wydaje mi się bardzo fajne, takim małym, takim słupku niskim. Super. Tams można też kupić. Po $25. Co tu jeszcze mają? Calvin Klein. Pumy. Jessica Simpson. Guess. Jeszcze jest. To są ciekawe. Ted Baker. Ale fajne. Bardzo ładne baletki. Po ile one są? Nie wiem. Nie ma ceny. Jestem na dziale z sukienkami. I mam chyba 3 takie długie wieszaki do przepatrzenia, także biorę się za przegląd. No i zobaczymy później, co wezmę do mierzenia. Pierwsza rzecz, to jest rzecz, po którą tu nie przyszłam, ale na pewno z nią wyjdę. Słuchajcie, szukałam takiego swetra dłuższy czas. No i oczywiście można gdzieś tam kupić zawsze, czy na Amazonie, czy na jakichś stronkach różnych, ale no chciałabym przymierzyć i znalazłam jeden jedyny wisiał, patrzcie. Taki duży, bardzo oversize'owy, to jest rozmiar XL. Taki właśnie duży sweter, nawet jakiś spodenek z taką flagą amerykańską, no marzył mi się taki. Wiem, że to takie może, wiecie, kiczowate trochę, ale normalnie, no zawsze chciałam taki. Taki kiczowaty sweter mi się marzył. Słuchajcie, to jakiś spodenek na jakiś wieczór taki ten. Myślę, że super. Za $12. Bardzo fajnie. Wydaje mi się, że super. Spatrzyłam na skład. Połowa 45% to jest bawełna, 45%, 55% niestety jakieś dziadostwo, ale i tak biorę. Bardzo mi się podoba.
teraz mamy taki a la kombinezon. Znaczy to jest taki kombinezon, tylko że króciutki. Powiem wam, że nawet nie jest taki zły. Znaczy się, jest okej, taki fajny materiał lejący, fajny na lato, ale nie wiem, chyba jakoś nie czuję tego koloru. Tu mi się tak nie układa, może jest trochę za duży na mnie. Bo tam było wszystko tak wymieszane, że nawet nie patrzyłam, jaki to rozmiar, to chyba troszkę za duży nawet na mnie. To chyba jednak na nie. Teraz mam taką sukieneczkę, taki limonkowy kolor, ale słuchajcie, ona ma podszewkę. Tak, to do tego się zakłada. Tylko to jest tragiczny materiał, więc ja tego nie założyłam, a to niestety jest takie prześwitujące, bo ja mam niebieską bieliznę i prześwituje, także bardzo fajna, podoba mi się, na pewno bym wzięła, gdyby nie była prześwitująca. I ta jest za $14. Jezu, jak ja się w tym staro czuję. Bardzo staro się w tym czuję. I chociaż to jest bardzo fajny materiał. Taka super fajna bawełna. Fajny print, taki jakieś liście, fajny kolor. Nie. To nie. To na pewno nie. Nie. A grochy? Co myślicie o grochach? Ta jest bardzo fajna, tylko materiał ma znowu... Materiał ma tragiczny, po prostu jest to straszny skład i ja bym się w tym niestety, ale upociła. To ma taką haleczkę, to jest taka cieniutka haleczka w groszki, a do tego jest spódnica z takiego materiału, którego nie lubimy. I ta jest, nie wiem za ile, zaraz zobaczę i wam powiem, też pewnie jakaś niedroga. 16 dolarów. Wędruję na wieszaku. Spróbowałam coś białego, ale nie. Tu też jest taka jakby podszewka i tu jest taki cover-up, ale rękawy są za krótkie, także nie, to też nie. No, ta jest super, słuchajcie. Bardzo fajny materiał. Bardzo fajny print, ale jest troszeczkę za ciasna w biuście. I czuję, tak jest troszeczkę ława, ale ogólnie mega. Ona jest tak zakładana tutaj, wiązana z boku. Ma tutaj taki rozpor. No, bardzo ładna, ale nie. Nie, może nóżkę pokazać, ale jednak nie. To jest absolutnie, całkowicie na nie. Wszystko się elektryzuje, jest straszne. I do tego jeszcze prześwituje. Widzicie, bardzo ładne te kwiatuszki, spodobały mi się, ale nie. Mamy faworyta. Słuchajcie, fantastyczna, super materiał. Piękny ten wzór, print jest ekstra. Rękawki takie fajne nawet. Tutaj jest gumka, więc to można sobie ściągnąć na dół. Tylko jedna rzecz. Jest mega krótka. Znaczy taka, wiecie, jak ja się schylę do dziecka, to tyłek na wierzchu. No ale fajna, bardzo ładna, podobała mi się. A teraz taka propozycja. Myślałam, że może na wesele. Ona jest bardzo ładna. Takim jasno... Znaczy taki butelkowa zieleń z takimi kwiatami. Piękna jest. Tutaj ma w pasie taką atłasową... taką wstążkę. Jakoś się w niej... Nie czuję się w niej ładna po prostu. Jest niby trochę za krótka, bo do obcasów jest za krótka. Do na płasko nawet też jest trochę za krótka, więc... Nie czuję się ładnie. Niestety. Zgadujcie, co kupiłam. Nic, żadnej sukienki. Kupiłam biały swetr z tą flagą amerykańską, bo po prostu się zakochałam w nim. I kupiłam jeden taki zestaw, bluzeczka i spodenki dla Ani. No i tyle. A teraz ruszamy do Marshalls, tylko zostawię sobie zakupy w samochodzie. Idziemy, tupiemy. Zobaczymy, co kryje dla nas Marshalls. Od razu biorę wózek. Będzie łatwiej.
i najpierw idę obczaić buty. Takie piękne klapeczki. Zobaczcie, $30, ale śliczne. Takie na lato? Nice. Uwielbiam espadrille. Te są akuratnie Tommy Hilfiger. Ile one kosztują? Też $30, ale fajne. I na gumowej podeszwie, bo ja mam kilka, które są takie plecione. Te myślę, że super. No, jest tu tego troszkę. Riboki, bardzo ładne. Za ile? $40. Tu proszę, jakie koturny podeszwy. Tu też riboki. A co tu mamy? Te też są jakieś ładne. Dolce Vita. $30. A tu są kroksy Japonki za $17. Te są za $30. Tutaj zdecydowanie większy wybór niż w Rosie. Ten rozkoł u nas jest taki, jak mówiłam, bardzo mocno średni, żeby nie powiedzieć beznadziejny. Ale znalazłam super sweterek, także cieszę się. Nie będę aż tak strasznie narzekać, tylko troszeczkę sobie ponarzekam. Słuchajcie, no nie ma tu nic fajnego, co ja bym chciała. Fajne buty na jakąś imprezkę z takimi perełkami. Dolce Vita, $30. Takie widzę, że są bardzo popularne teraz na takim słupku grubym i takich właśnie szukam. Na takim słupeczku fajnym. Piękniejsza sekcja. Uwielbiam tą sekcję dziecięcą. No, jakie piękne. O, nie mogę. Jezu, ja chcę kupić wszystkie. Tylko, że ona tak szybko rośnie, że no, nie zdążę tego założyć i wyrośnie. Jakie cuda. Tu jest coś ładnego. Oczywiście różowe kwiatuszki. O. Piękne. Okazuje się, że w Marszalu nie przymierzyłam nic. Jest jeszcze gorzej. Znaczy się, wszystko jest piękne, ładne, poukładane. Po prostu jakoś nie mogę nic znaleźć na siebie. To jest po prostu chyba nie mój dzień. Wiecie, jak to jest. Jednak udało się coś znaleźć do przymiarki w Marszalu. Zobaczcie. O, ale tu jest złe światło. Ojejku. I to jest taka biała sukieneczka. No ale widzicie, te przeszycia wszystkie przebijają. Jest mega fajna. Ma bardzo ładne tutaj takie dziurkowane, takie jakieś żakardowe przeszycia. I ma fajne rękawki. Naprawdę jest mega fajna. Nie ma kieszeń, ale wzięłabym ją, gdyby nie to. Bo to robi taką bombkę tutaj. I to prześwituje, to z dołu.
to poszycie. Ale gdyby nie to, o Jezu, brałabym ją. $25. Taka letnia sukieneczka. Super, bardzo ładna. To jest w ogóle piękne. No ale... znowu nie. Ok, sukienka numer 2. No ta mi się bardzo też podoba. To jest w ogóle mój krój. Ja się w tym dobrze czuję, bo tu mam luźno, wiecie. Tu, gdzie potrzebuję mieć luźno. No i co? Fajne rękawki, takie 3/4. O, tylko fajny dekolt. Fajnie tutaj biust podkreśla. Tutaj jest tak regulowana. Pod pachami, ma tu 2 sznureczki. No i co? No i co? No bardzo ładna jest, tylko ja nie wiem, czy to jest mój kolor. Nie wiem, słuchajcie, ja się jakoś się nie czuję świetnie w takim kolorze. To jest jakiś taki jasno-niebieski z zielonym, z ciemno-niebieskim. Jakieś te kwiaty są takie... wydaje mi się. Wiecie, ten print jest taki... taki jakiś smutny. Niby okej, ale... czy tak na siłę brać? Nie wiem. Napiszcie, co myślicie o tej sukience? Czy jest okej, czy... czy jednak nie? Nie wiem. I słuchajcie, opcja numer 3. To jest, słuchajcie, opcja numer 3. Ona tu jest cała w gumkę, dotąd. Ja myślałam, że ona jest dotąd, tak pod biustem i tu rozkloszowana. Ona nie jest. Ale wzór... przepiękny. Przepiękny. Tak mi się spodobała, słuchajcie. No cudo. Takie piękne, wielkie kwiaty. Oh. Napiszcie, czy wam się podoba ten wzór. Ja kocham, kocham, kocham takie coś. I tak naprawdę, o, odtąd w dół jest świetna, odtąd w górę, no nie da rady. Musiałabym to bardzo wysoko jakoś podciągać albo zaginać, a wtedy mi się tutaj skraca. Także no, taka piękna, ale tak, no tak ktoś to nie pomyślał. By była stąd tak rozkloszowana, to byłoby fantastycznie. O, coś takiego. O, coś takiego. O, tak. Żeby była taka. Wiecie? Tylko, że była długa do końca oczywiście, nie? I rozkloszowana od biustu. Ciach. A ona tutaj ma tych gumek za dużo. Ale jest przepiękna. Tylko po prostu nie na moją figurę. Wychodzę z Marszala. Z książeczką o kotku i z bluzką. Bluzka jest dla Niuni. To jest taka z długim rękawkiem, z gapa taki, takie body. I to wszystko. Idę do kasy. Tu przy kasie jeszcze znalazłam takie sweterki, takie kropy, króciutkie. Ten jest akurat nie extra large. Zobaczcie, jaki króciutki. Tutaj są gwiazdki, granatowy sweterek. Tutaj już, jak widzicie, flagę i tutaj jest biały z flagą. Bardzo podobny do tego, co kupiłam, tylko ja kupiłam długi, a ten jest taki, taki króciutki. Super. I po ile one są? Po $20. Mega. Fajniutkie. Dekoracje na 4th of July. Takie flagi się wiesza często przed domem. Na pewno widzieliście nieraz takie coś. O, takie. Też takie mam. A tu są chyba 3. I takie flagi też przed domem, kokardy. Tyle, kochani. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. I do zobaczenia w następnym vlogu. Pa, pa!